Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Twierdzenie o wysokości w trójkącie prostokątnym. O czym właściwie ono mówi? Przygotowałem sobie tutaj taki pomocniczy rysunek, na którym mamy trójkąt prostokątny. Nazwałem go ABC. Przy wierzchołku C jest kąt prosty, w tym oto miejscu. I poprowadziliśmy z wierzchołka C wysokość naprzeciw prostokątną AB. To jeszcze przypomnijmy, odcinek BC to jest przyprostokątna trójkąta, odcinek CA to też jest przyprostokątna trójkąta, natomiast odcinek AB to jest przeciwprostokątna trójkąta. No dobrze, poprowadziliśmy sobie wysokość z wierzchołka przy kącie prostym, nazwałem to wysokość H. No i jeśli są spełnione takie warunki, tak sobie narysujemy trójkąt prostokątny, to zachodzą następujące zależności, że H kwadrat to się równa odcinek BD, czyli BD razy odcinek DA. Razy odcinek DA. To może dla uproszczenia, żeby łatwiej to było zrozumieć, ten odcinek oznaczę jako X, ten odcinek oznaczę jako Y. A tutaj mamy H. Czyli u nas H kwadrat to będzie to samo co X razy Y. No i w zasadzie tak wygląda całe to twierdzenie. No i pokuszę się w tym momencie o dowód tego twierdzenia. Dowód jest, opiera się o podobieństwo trójkątów. I teraz zauważmy. Nazwijmy kąt przy wierzchołku A kąt alfa. Natomiast kąt przy wierzchołku B, niech to będzie kąt beta. No to zobaczmy, że kąt alfa plus beta musi się sumować do 90 stopni, ponieważ w całym trójkącie jest 180 stopni. Tutaj mamy 90, zatem alfa plus beta musi dawać też 90 stopni. No dobra, i teraz zobaczmy, że trójkąt CAD też jest trójkątem prostokątnym. Ponadto kąt przy wierzchołku A też jest kątem alfa. Czyli skoro tu jest alfa, tu jest kąt prosty, to ten kąt też musi być beta. I zobaczmy jeszcze na trójkąt CD. B. W trójkącie CDB, zobaczmy, przy wierzchołku D też mamy kąt prosty, bo wysokość pada na podstawę pod kątem prostym. Tutaj mamy beta, czyli tutaj też musi być alfa. Czyli zobaczmy, alfa plus beta sumuje się do 90 stopni. Założenie jest spełnione. No i jak popatrzymy teraz na ten rysunek, to zobaczmy, że trójkąt CAD oraz trójkąt CDB oraz trójkąt BCA są do siebie podobne, ponieważ spełniają kryterium na podobieństwo trójkątów kąt, kąt, kąt. Mają trzy kąty takie same, czyli muszą być siłą rzeczy podobne. No i jeśli tak się dzieje, to zauważmy. W małym trójkącie BDC odcinek, który leży przy kącie B i kącie prostym, przy kącie beta i przy kącie prostym, to jest X. I teraz odcinek, który leży przy D i C, to jest H, czyli X do H musi się mieć tak samo jak w tym większym trójkącie, weźmiemy trójkąt CAD, jak odcinek, który leży przy becie i przy kącie prostym, czyli H, do tego dłuższego odcinka, który leży przy kącie prostym, przy kącie alfa, czyli do Y. I zobaczmy, powstało takie równanie. X przez H musi się równać H przez Y. No to my mnożymy sobie na krzyż, metodą na krzyż. I co nam wychodzi? Wychodzi nam, że x razy y musi dać h razy h, czyli h kwadrat. I w ten oto sposób dowiedliśmy sobie twierdzenie o wysokości w trójkącie prostokątnym. Mam nadzieję, że lekcja była pomocna. Zapraszam na kolejne.